9.55, Marcin Kowalski, dzień dobry. Witam w imieniu całej porankowej ekipy. Zapraszam na poranek w sobotę 24 maja. Przed nami kolejny upalny dzień. Na razie jeszcze temperatura w miarę do wytrzymania po południu. Ponoć burze i sporo deszczu, ale będziemy to sprawdzać w pogodzie za kilka minut. Dzisiaj imieniny obchodzą Dagmara, Dawid, Joanna, Ludwik i Milena. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego. Słońce wzeszło o 4.29, zajdzie o 20.36, a dzień potrwa w sumie 16 godzin i 7 minut. 144 dzień roku, a do końca wciąż jeszcze sporo, 221 dni. Co dzisiaj w poranku? Dzisiaj papież Franciszek uda się z pielgrzymką do Ziemi Świętej, która, jak podkreśla, będzie mieć ściśle religijny i modlitewny charakter. Program trzydniowej wizyty w Jordanii, Autonomii Palestyńskiej i Izraelu wypełniony jest niemal co do godziny. Odnosząc się do doniesień o możliwych prowokacjach czy próbach zakłócenia papieskiej wizyty, Watykan wyraził przekonanie, że przebiegnie ona w klimacie spokoju. Będziemy śledzić zarówno przygotowania, jak i spotkania Ojca Świętego z wiernymi. Papież kibicuje Atletico czy Realowi? Prawda? Trudne pytanie, jeszcze trudniejsza odpowiedź, nie wiemy tego. Papieska wizyta sporo budzi emocje, ale dzisiaj sportowe emocje w Portugalii. Dwa kluby z tego samego miasta, Atletico i Real Madryt, zmierzą się w Lizbonie. Żeby było ciekawiej, będziemy na ten temat także rozmawiać, będziemy gościć polskich kibiców Realu Madryt. O fenomenie tych dwóch zespołów porozmawiamy także w poranku, ale dzisiaj w poranku także o podróżowaniu. W naszym studiu pojawi się podróżnik nietypowy, bo autostopowicz. Nietypowy jak na te czasy, prawda? O tym, jak bezpiecznie podróżować, o tym powiemy jeszcze przed godziną 8. Jeszcze tylko dwa tygodnie zostały natomiast do 51. edycji Festiwalu Krajowej Polskiej Piosenki w Opolu. O historii festiwalu, czego możemy się spodziewać w tym roku, porozmawiamy m.in. z Pawłem Sztompkę, dziennikarzem muzycznym, ale w studiu pojawi się także Krystyna Prońko. A to wszystko dzisiaj po 10. Opole, Opole, Opole. Ola Rosiak. Olu, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Serwis za moment. Ola też ma swój związek z festiwalem w Opolu. Nic mi o tym nie wiadomo. Naprawdę? Opowiem ci o tym, ale trochę później. Serwis informacyjny za moment. Od północy w całym kraju trwa cisza wyborcza. Do zakończenia głosowania, czyli do niedzieli do 21:00, nie wolno publikować treści związanych z aktywnością komitetów wyborczych i kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Zakazane jest m.in. podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych sondaży i wyników wyborów, wywieszanie plakatów, rozdawanie ulotek i organizowanie spotkań związanych z wyborami. Jak podkreśla Państwowa Komisja Wyborcza, naruszenie ciszy wyborczej jest wykroczeniem. To wszystkie informacje w tym serwisie. Informacje także na naszym portalu TVP Info. Odsyłamy tamże, bo czytam m.in. o tym, że wczoraj m.in. nad Lubuskiem, województwem lubuskim, nawałnica, grad padał prawie 15 minut. Państwo przysłali te informacje na nasz kontakt twoje@tvp.info. Czekamy na więcej informacji takich. Dzisiaj ostrzeżenia przed burzami po południu, także w Lubuskiem. O pogodzie więcej za moment. Ciepło, gorąco, upalnie. No i burze. Monika Andrzejczak, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Cześć. Pogoda nas troszeczkę zaskoczy. Nawet powiedziałabym, że nie zaskoczy do końca, bo jednak spodziewaliśmy się tych burz, ale będą faktycznie bardzo groźne, bo znowu mieszają się dwa rodzaje powietrza. To zwrotnikowe, gorące z nad południa i chłodniejsze z nad Atlantyku. No i wiadomo, że w takim tyglu to zawsze coś takiego groźnego się urodzi, tak. No i te burze będą bardzo gwałtowne dzisiaj przede wszystkim w zachodniej połowie kraju. Możemy zobaczyć to na pogodowych mapach. Już przed południem w zachodnich regionach będzie się chmurzyć, a tuż przed 12 zaczną się już rozwijać burzowe chmury. Od Pomorza, Wybrzeża, przez ziemię lubuską, wielkopolską, aż po Śląsk. No a w pozostałych regionach jeszcze spokojnie. Bardzo dużo słońca, niebo będzie bezchmurne, choć niewykluczone, że gdzieniegdzie na Pogórzu Karpackim już też trochę zachmurzy się i popada. W drugiej części dnia
wraz z temperaturą burzowe chmury nabiorą ogromnej energii. Podczas jednej z takich burz może punktowo spaść nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Bardzo więc dużo. Niewykluczone, że miejscami znowu pojawią się jakieś podtopienia. Te burze mogą być nie tylko z ulewnym deszczem, ale też z gradem, no i z porywistym wiatrem. Nawet do 80 czy 90 km na godzinę, a mój synoptyk napisał mi, że niewykluczone, że i do 100. No a w pozostałych regionach, czyli od Mazur, Suwalszczyzny przez Mazowsze, wschodnią część regionu łódzkiego, aż po Podkarpacie i Lubelszczyznę, będzie jeszcze dzisiaj spokojnie, pogodnie i bardzo, bardzo ciepło. Do 30 stopni na Mazowszu i w regionie łódzkim i na Lubelszczyźnie. A na Pomorzu Zachodnim po przejściu tego frontu burzowego zrobi się trochę chłodniej, ale tylko na chwilę, ponieważ jutro znów temperatura odbije. Właśnie nie wiem, czy to specjalne będzie pocieszenie, bo zastanawiałem się, w tych burzach trochę temperatura spadnie, no ale z drugiej strony wiatr, deszcz, grad, to może być trudno. Ale jednak deszcz zawsze chwilę, bo trochę orzeźwienia przynosi w takiej sytuacji. Na pewno jak w tej tak. Chwili. Na pewno tak oczyści też powietrze z pyłków. No tylko, że szkoda, tego deszczu będzie punktowo naprawdę bardzo dużo i to jest groźne w tej sytuacji. Państwo przysłali do nas zdjęcia właśnie z gradobicia z województwa lubuskiego. Ten grad no, na tyle duży, że może wyrządzić poważne szkody. Z nocy? Z wczorajszego popołudnia. Tak, no tam przechodziły już burze. I rozumiem, że dzisiaj może być podobnie. Może być absolutnie i tak może być aż do poniedziałku. Te upały się skończą po weekendzie? W połowie przyszłego tygodnia. Ciekawa sytuacja, bo jeszcze tydzień temu mieliśmy kilkanaście stopni, tak, prawda? Tak, 13, 15 góra. A tu już 30. Prawdziwe lato. Tak, wybuch lata, dosłownie. Monika, wielkie dzięki. Będziemy wracać do informacji o pogodzie, szczególnie, że ona będzie się gwałtownie zmieniać. Burze, deszcze i gradobicia. Wracamy za moment. Trzynaście minut po szóstej. Faktycznie dzisiaj pogoda, przewidywalne są opady deszczu, burze i gradobicia, ale jednak może tu i ówdzie zaskoczyć. Sprawdźmy, jak dzisiaj będzie w Opolu, a na miejscu jest Paweł Pyslik. Wczorajsze ostrzeżenia meteorologiczne mówiły o burzach z silnym gradem. Noc była spokojna, ale jakie są prognozy? Powiedz, Pawle. Te prognozy na dziś no niestety nie są optymistyczne. Na razie w Opolu świeci słońce, jest piękne niebo, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyda dziś kolejny komunikat, kolejne ostrzeżenie meteorologiczne o tym, że nad Opolszczyzny nadciągną burze z gradem. Będzie towarzyszyć im porywisty wiatr. Takie zjawiska mają wystąpić na Opolszczyźnie jeszcze dziś właśnie w dzień. A noc przebiegła w naszym regionie w miarę spokojnie. Spokojne burze, niegroźne pojawiły się w zachodniej i południowej części województwa. Z Opola Paweł Pyslik. Pawle, bardzo dziękujemy. Będziemy wracać i sprawdzać, jakie dzisiaj warunki pogodowe będą w całym kraju. Teraz czas na skrót informacji. Serwisu za 14 minut do 6.30 już teraz zapraszamy, a w tym momencie zaglądamy do prasy. Kolorowa prasa, całe wakacje będą upalne, pisze o tym dzisiaj Super Express. Będzie gorąco, długoterminowa prognoza pogody i jak się nie dać oszukać oszustom od pożyczek, to fakt. Długoterminowa prognoza pogody, coś co lubimy najbardziej. Tak. Jak wiemy, tak mniej więcej na 3 dni można przepowiedzieć? Przewidzieć. Przewidzieć, tak. No ale pogodę. Lato to zwykle latem w Polsce bywa upalnie, ale niekoniecznie. Różnie to bywa. Natomiast w przeglądzie sportowym niespodzianka, wojna domowa, czyli zapowiedź tego, co będzie działo się dzisiaj wieczorem, o czym także będziemy mówić dzisiaj w poranku. Derby Madrytu. Tak, i to w Lizbonie, czyli tak trochę po sąsiedzku, prawda? Blisko mają. Blisko, bardzo blisko. Wielki finał Champions League, Real zmierzy się z Atletico, to będzie wielkie wydarzenie i sporo sportowych emocji, sporo. Cała góra sportowych emocji. Ta muzyka bardzo mi się podoba, dlatego że ona kompletnie nie oddaje tego, co będzie działo się dzisiaj wieczorem. Tak chyba uspokajająco miało zadziałać na kibiców Atletico i Realu. A tak przy okazji, to podobno gdzieś na stronach internetowych nawet 30 tysięcy euro trzeba zapłacić za tak, wejściówkę coraz na mecz. Wyższe ceny tych wejściówek, które już teraz pewnie można tylko od koników będzie kupić gdzieś tak pod myślę. Stadionem w chyba, że Lizbonie. Ktoś w ostatniej chwili zrezygnuje. Dobra, nie idę.
Tak, tak. To już nie wiem, co by się musiało stać, jak już mówimy o takim meczu, na takim poziomie. To prawda. Zachęcam do zajrzenia dzisiaj do Wysokich Obcasów. Jest w nich artykuł o bardzo fascynującej kobiecie, Arlene Bloom. To amerykańska alpinistka, publicystka, naukowiec. W 1969 roku Arlene Bloom przeczytała w ulotce reklamującej wyprawę na najwyższy szczyt Ameryki Północnej: kobiety mogą wziąć udział w ekspedycji tylko w charakterze pomocy kuchennej. To był rok 69. Natomiast 9 lat później, w 78 roku, poprowadziła pierwszą kobiecą wyprawę na Annapurnę, wcześniej zdobytą tylko przez 8 himalaistów. Tutaj jest też taka informacja. Tak, samych. Przypuszczalnie tak. Żeby sfinansować tę ekspedycję, Bloom z koleżankami sprzedawały t-shirty z hasłem: miejsce kobiety jest na szczycie. Bardzo ciekawy artykuł. Bardzo zachęcam do tego, żeby zajrzeć do Wysokich Obcasów. Paniom się podoba to hasło. Słyszałem taki delikatny zachwyt z reżyserki. Właśnie, żeby było jasne. Damskiej, żeńskiej części reżyserki. Nie wiem, co może panowie. No dobrze, wracamy za moment. Dzisiaj papież Franciszek rozpoczyna pielgrzymkę do Ziemi Świętej. My już tam jesteśmy, obserwujemy, jak trwają przygotowania. Będziemy o tym państwu mówić i pokazywać, ale to za chwilkę. Dzisiaj rozpoczyna się ważna, bardzo ważna pielgrzymka papieża Franciszka do Ziemi Świętej. Są i oczekiwania, i nadzieje. Ojciec Święty odwiedzi Aman w Jordanii, będzie w Betlejem, Jerozolimie. Jakie są najważniejsze punkty tej pielgrzymki? O tym Diana Rudnik. Duchowa na pewno, duszpasterska także, polityczna i symboliczna. Jaka będzie pielgrzymka papieża Franciszka do Ziemi Świętej 50 lat po pielgrzymce papieża Pawła VI. Symboliczna na pewno, jak powiedziałam, ale jakie jeszcze te najważniejsze elementy pobytu Ojca Świętego w Ziemi Świętej? Ze mną ojciec Dobromir Jansztal, wikariusz kustodialny, zastępca kustosza Ziemi Świętej, zresztą pierwszy Polak na tym stanowisku. Tak. Więc jak wszyscy wiemy, papież Franciszek przyjeżdża tu jako pielgrzym. Jego takim celem zasadniczym i pierwszym jest właśnie, żeby upamiętnić spotkanie swojego poprzednika Pawła VI. Wielkie nadzieje są, oczekiwania też, przygotowania także pełną parą. Brakuje tylko papieża Franciszka, ale to już wkrótce się zmieni. Diana Rudnik dla TVP Info. Bardzo dziękujemy. Ta pielgrzymka rozpocznie się dziś. Będziemy ją dla państwa śledzić, transmitować, także rozmawiać na ten temat już po 8.15. Ksiądz profesor Józef Naumowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie będzie państwa i naszym gościem. Ale to po 8.00. Teraz czas na serwis informacyjny. To za moment. To wszystko w serwisie. Dziękuję bardzo. Na portalu TVP Info informacje, więcej informacji i komentarze, a między innymi doniesienia naszego reportera z Lubelszczyzny. Kamil Smerdel pisze o tym, że jest polowanie na kapelusze. Są już pierwsze grzyby. To może nas zdziwić, bo zwykle pojawiają się na przełomie czerwca i lipca, a tymczasem już na targowiskach się pojawiły. Zbierasz grzyby? Bardzo lubię zbierać grzyby, nie lubię ich jeść. Natomiast zbieranie grzybów to jest chyba jedna z najbardziej relaksujących czynności i sposobów spędzenia czasu. Zaskoczyłaś mnie, bo ja kompletnie nie. Nie czujesz tego? Nie. 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 Może podchodzisz do tego jagody jak do rywalizacji. Sylwia podpytuje nas, czy jagody są jeszcze mniejsze, to też nie. Na jagodach też się nie znam. No dobrze, wracamy za moment z informacjami o pogodzie, bo to właśnie dzięki pogodzie, takiej dziwnej pogodzie, są grzyby w lasach. Jaka pogoda będzie dzisiaj, o tym za moment. No brawo panowie, bardzo się cieszę. Rafał Sonik był u nas naszym gościem przed wyjazdem do Egiptu i opowiadał o tym, jak się przygotowuje do tego rajdu. A tu proszę, taki świetny wynik. Gratulujemy, życzymy powodzenia panu Rafałowi, ale także panu Markowi i panu Jackowi, którzy też startują tym razem oni w samochodzie po prostu. A jeśli chodzi o sportowe emocje, to dzisiaj Real czy Atletico, to jest oczywiście pytanie otwarte. Będzie się działo, jeśli chodzi o finał Ligi Mistrzów 24 maja, czyli to jest taki dzień, na który czekają kibice, ale to już jak czytam między innymi na portalu sport.tvp.pl, to nie jest tylko tak, że to jest Hiszpania podzielona, czy to właściwie cała Europa, nawet świat, można by powiedzieć, jest podzielony co do tego, jaki może być ten wynik. Będziemy na ten temat rozmawiać jeszcze w poranku.
No bo to sytuacja jest bardzo ciekawa. Dwa kluby z tego samego miasta zagrają w Lizbonie, czyli tak po sąsiedzku. To my teraz skrót informacji, a potem wracamy do kolejnych tematów. A wśród tych innych tematów, o których będziemy Państwu mówić, także manewry wojskowe. 6 tysięcy żołnierzy z 9 krajów i jeden cel – zapobiec atakowi ze wschodu. Walki toczą się na lądzie, w powietrzu i na morzu. Taki jest scenariusz ćwiczeń NATO. W manewrach w Estonii biorą udział także Polacy. Tak się zastanawiam, bo jak chodzi o to doskonalenie języka, to nie chodzi o estoński. Nie, raczej nie. Chyba po angielsku się porozumiewają. Ja tak myślałem. Tak, żart. O, no właśnie. No dobrze. Za chwilę przeniesiemy się na Ukrainę. Tam jutro wybory prezydenckie. Na Ukrainie niespokojnie. No, o tym nasz reporter Paweł Szotal, to za moment. W niedzielę wybierzemy 51 europosłów, którzy przez 5 lat będą reprezentować Polskę w Brukseli. Dziś już kilka krajów głosuje. W Holandii na przykład wybory już się odbyły, więc to trochę inaczej wygląda niż u nas. My będziemy głosować jutro. Głosowanie od jutra, od rana. Swoją drogą tak się zastanawiam z tą ciszą wyborczą, prawda? Zawsze mam problem, bo tak, z jednej strony cisza wyborcza, dyskusja na ten temat trwa, a jak się wyjdzie na ulicę, to wszędzie plakaty, billboardy i tak dalej. Jestem atakowany, cisza wyborcza jest łamana. Ja zaglądam na sportowe strony Gazety Wyborczej. Oczywiście głównym tematem jest dzisiejszy finał Ligi Mistrzów. Atletico Madryt z Realem Madryt się zmierzą. Czyli derby Madrytu. Wyborcza pisze o tym, jak samo miasto reaguje na ten zbliżający się pojedynek. Madryt czy Lizbona? Madryt. Mhm. Wygra, kto wygra, Madryt już zwyciężył. Napis na ratuszu na Plaza del Sol ma zaprzeczać teorii, że ponad 100 lat zaciekłej rywalizacji Realu z Atletico dzieli stolicę Hiszpanii na dwie nienawidzące się części. Więcej na ten temat można przeczytać w Wyborczej. Także o samym, sportowym aspekcie tego meczu w artykule Finał Króla i Żebraka. Kto jest królem, kto jest żebrakiem? Akurat tutaj łatwo te role podzielić. Jedno jest pewne. Mistrz będzie z Madrytu. Serwis informacyjny za moment. No tak, w Niemczech duża mniejszość turecka. Rzeczywiście nie wiadomo, co się wydarzy. To wszystko w tym serwisie, dziękuję. Napięcie jest, to na pewno. Przepraszam, informacje także na portalu TVP Info. Piękna pogoda od kilku dni sprzyja piratom drogowym. Czytam na portalu TVP Info, że policja poluje na piratów drogowych i znacznie częściej odbiera prawa jazdy. Tylko od początku kwietnia policja odebrała tak dużą liczbę praw jazdy, jak w całym zeszłym roku. Z tego powodu właśnie. No ale też pytamy, czy tak wolno i czy odbieranie praw jazdy nie staje się jednym z ważniejszych zadań funkcjonariuszy. Co Państwo na to? Czekamy na Państwa opinię. Twoje małpa tvp.info. A wczoraj rozmawialiśmy o piracie drogowym, który łamał wszystkie możliwe przepisy. Przejazd na czerwonym świetle przez skrzyżowanie, zmienianie pasów na skrzyżowaniu i wiele innych. Potem się okazało, że to był 82-letni pan. Czyli każdy może zostać piratem drogowym i każdy może stracić prawo jazdy. Ale nie namawiamy do tego Absolutnie państwa, nie. Żeby tutaj próbować swoich sił. Absolutnie nie. Informacje o pogodzie to za moment. Czyli jeżeli Państwo zobaczycie osiołka podróżującego po Warszawie, to zapewne to będzie Czesław, który występuje w jakimś teledysku albo w jakimś filmie, może hollywoodzkim, może Oscar w przyszłości. Łukasz Kowalski, bardzo dziękujemy. Konie by powspuszczać, czy konie mnie słyszą? Byk jak żywy. Osiołek Czesław z parciem na szkło. To ładne. Tak, a byk pozował do kamery. Wracamy za chwilę, pomówimy o sytuacji na Ukrainie. Za chwilę w studiu goście, między innymi o tym, co na Ukrainie się dzieje. Jutro przypomnimy wybory prezydenckie. Pana Nowakowska, Olga Makarowa, bardzo dziękujemy za wizytę w programie. Dziękuję bardzo. A za moment serwis informacyjny. Zachęcamy Państwa oczywiście do tego, żeby śledzić te piłkarskie zmagania na antenach Telewizji Polskiej.
To jest tak duże wydarzenie, że nawet ja, niespecjalnie znając się na piłce, próbuję nadrabiać braki. No i zaglądam sobie na portal sport.tvp.pl, a tam Robert Lewandowski przekonuje. Atletico ma psychologiczną przewagę. Robert Lewandowski, który sam strzelił w sezonie Realowi 4 gole, przekonuje, że Atletico będzie faworytem finału. Ciekawe. Jeśli chcą Państwo więcej usłyszeć o tym, co mówi Robert Lewandowski, to odsyłamy na portal sport.tvp.pl. Informacje o pogodzie za moment. Jesteśmy na miejscu. Bazylika Grobu Świętego w Jerozolimie jest najważniejszym miejscem na mapie każdego pielgrzyma odwiedzającego Ziemię Świętą. Via Dolorosa, droga cierpienia, drugim takim żelaznym punktem programu. Wielu wiernych wyobraża sobie, że to malownicze stacje drogi krzyżowej wśród gajów oliwnych, a to nic bardziej mylnego. Rozważania kolejnych stacji drogi krzyżowej prowadzone są w wąskich zaułkach dzielnicy muzułmańskiej Starego Miasta w Jerozolimie. A to miejsce odwiedziła Diana Rudnik. Via Dolorosa, droga cierpienia, droga krzyżowa. Stara ulica w starej części Jerozolimy. W tej chwili to jest dzielnica muzułmańska. Via Dolorosa to także nazwa drogi krzyżowej, uroczystości, którą tu pielgrzymi od tysięcy lat odprawiają. Tą drogą, wąskimi, kamiennymi uliczkami, po kamiennych schodkach idą modląc się od stacji do stacji. Tych stacji jest 14. Tak było do pewnego czasu. W tej chwili jest ich 9. 5 ze stacji znajduje się w Bazylice Grobu Świętego. Miejsce bardzo ważne dla wszystkich pielgrzymów, odwiedzane równie często jak właśnie bazylika, jak grób, jak fragmenty Golgoty. Tą drogą, według tradycji, dokładnie tą samą, przeszedł Jezus Chrystus, dźwigając krzyż na ramionach, po to, by właśnie na Golgocie oddać swoje życie. Teraz pielgrzymi z całego świata przyjeżdżają tu, by właśnie tą drogą przejść, by się modlić, by w intencjach, z którymi przyjechali do Ziemi Świętej, wędrować aż do Bazyliki Grobu Świętego. Bardzo często słychać tutaj także język polski, bo pielgrzymki z Polski to jest taki obowiązkowy punkt programu, odwiedzając Jerozolimę, uczestnictwo właśnie w Via Dolorosa. Diana Rudnik, bardzo dziękujemy. Będziemy tam wracać po 8, kilkanaście minut po 8. Papież Franciszek ma odlecieć z Rzymu do Ammanu. I po 8 także w studiu pojawi się gość, ksiądz profesor Józef Naumowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Warszawie. Pomówimy o tej dwudniowej pielgrzymce papieża Franciszka. My wracamy za moment. Będzie też o podróżach, ale już zupełnie innych. Przeżycie, książka już jest do dostania. Bardzo dziękujemy. Przemek Skokowski, podróżnik, autor bloga i właśnie książki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Serwis bardzo. Informacyjny za moment. Więcej informacji znajdą Państwo na naszym portalu TVP Info. Zachęcamy do zaglądania tam. A my teraz przenosimy się do Rzymu, na rzymskie lotnisko Fiumicino. Tam już na lotnisku jest papież Franciszek, który dziś... Ósma 30, serwis w poranku TVP Info. Zapraszam. Tyle bardzo dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo. Informacje także na portalu TVP Info. Informacje o pogodzie już za chwilę na naszej antenie.
Tyle w serwisie. Bardzo dziękuję, Mola. Informacja także na naszym portalu TVP Info. Tam między innymi o tym, że wczoraj w Lubuskiem silna burza z gradobiciem, ale dzisiaj nie będzie lepiej, bo zgodnie z prognozami zachodnia część Polski pod wpływem silnego frontu z zachodu i tam burze i także z gradem. To my teraz przenieśmy się do stolicy Wielkopolski. W Poznaniu jest Małgosia Dzieciniak. Witaj serdecznie, Małgosiu. Powiedz, jak minęła noc i czy Witam. Wielkopolska się jakoś przygotowuje szczególnie na te gwałtowne zmiany w pogodzie? Czyli warto ze sobą na popołudniowy spacer zabrać parasol. Małgosia Dzieciniak, Poznań, bardzo dziękujemy za relację. Informacje o pogodzie to już za moment. Nie ma tu konfliktu interesów. No w zasadzie, dlaczego nie ma konfliktu interesów? Może nie zgłębiajmy tego tematu. No dobrze, to życzymy dobrej zabawy, mówiąc najogólniej, no bo przecież chodzi o te sportowe emocje i wspólną zabawę. Dzisiaj mecz Atletico i Real Madrid w Lizbonie, ale także będzie sporo się działo w Warszawie. Bardzo dziękujemy. Dominika Jaworska, Bartosz Radecki, Michał Szumski, Polskie Stowarzyszenie Kibiców Realu Madryt byli Państwo i naszymi gośćmi. Dziękujemy bardzo. A za chwilę serwis informacyjny. Poranek w TVP Info. Będziemy dzisiaj mówić jeszcze przed godziną 10 na temat sytuacji na Ukrainie. Jutro wybory prezydenckie właśnie tam, ale chyba nie wszędzie, bo jednak napięta sytuacja na wschodzie Ukrainy wskazuje na to, że jednak nie wszyscy będą mogli spokojnie zagłosować. Na ten temat porozmawiamy z naszym gościem jeszcze przed godziną 10. Doktor Andrzej Szeptycki, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, będzie Państwa i naszym gościem. Ale teraz pomysł dla Państwa na spędzenie przedpołudnia i popołudnia w Warszawie. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego otwiera swoje drzwi dla wszystkich, nie tylko dla przyszłych studentów, ale także dla warszawiaków przyjezdnych. Na miejscu jest Łukasz Kowalski, który sprawdza dzisiejsze atrakcje. Sprawdzam atrakcje własnoręcznie, proszę Państwa, bo pierwszy raz w życiu doję krowę. Jak Państwo widzą, mleko leci, czyli jest sukces. Teraz się pochwalę. Udało mi się krowę wydoić. Wydoiłem krowę Melanie. Jak mówiłem, to pierwszy raz w życiu zrobiłem, a krowa wydojona to krowa zadowolona, o czym pan Marcin Gołębiewski, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Witam pana. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. No właśnie, krowa wydojona to krowa zadowolona, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Krowy, które są zdrowe i właściwie dojone, są z tego zadowolone. Podobno krowy bardzo lubią, żeby je doić. Tak, jak gdyby świadczy o tym fakt, że w przypadku robotów udojowych wchodzą to nawet 24 razy na dobę, podczas gdy przy tradycyjnych sysobie no, jesteśmy w stanie tylko dwa razy dziennie poświęcić im czas. Także zdecydowanie tak i same to potwierdzają. Łukasz Kowalski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Przyznam, rozmontowałeś nas tym dojeniem, ale to pouczająca lekcja dla wszystkich. To tradycyjny sposób dojenia krowy, który już niestety zanika na wsiach. Raczej to wszystko maszyny już robią, chociaż w tradycyjnych gospodarstwach, może agroturystycznych, z pewnością. Łukasz Kowalski, raz jeszcze dziękujemy. Dobra robota. Tak jest. Sport za moment. Doktorze, bardzo dziękujemy za rozmowę. Doktor Andrzej Szeptycki, politolog Uniwersytet Warszawski, był Państwa innym naszym gościem. Dziękuję pięknie. Bardzo. Serwis informacyjny w TVP Info to już za moment. To będą emocje sportowe dopiero. Będziemy jeszcze na ten temat mówić i to przed 11 jeszcze w poranku. Bardzo mnie zainteresowało to, co mówiłaś w serwisie, że trzeba uważać na to, kogo się, jak to się mówi, lajkuje na Facebooku, bo jak się zalajkuje jakiegoś kandydata do Parlamentu Europejskiego, to można złamać, właściwie złamie się ciszę wyborczą. Może nie być milion złotych grzywny, ale jest to faktycznie wykroczenie. Tak, mogą być konsekwencje i to nieprzyjemne. To zamiast agitować, bo nie wolno, to lepiej posłuchać o Festiwalu Polskiej Muzyki w Opolu. Nie pomówimy na ten temat. Przed nami 51. festiwal. W studiu pojawi się między innymi Paweł Sztomko i Krystyna Prońko. To jeszcze przed 10.30. Tymczasem informacje o pogodzie to za moment.
Rano wznowiono poszukiwania 14-letniego chłopca, który zaginął podczas kąpieli w Odrze w Zachodniopomorskiem. Przy naszym telefonie aspirant sztabowy Bogumił Prostak z Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. Dzień dobry, czy to prawda, że odnaleziono chłopca? Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa. Tak, chciałbym poinformować, że w dzisiejszym około godzinie 10:05 w miejscu, gdzie w dniu wczorajszym chłopiec utonął, niestety odnaleźć nastoletniego Mateusza. Czy mogę pana prosić o powtórzenie tej informacji? Pytałam o to, czy odnaleziono chłopca, bo wiem, że wiadomo, że rano wznowiono poszukiwania. Tak, chciałem potwierdzić, że w dniu dzisiejszym około godziny 8:30 wznowiliśmy poszukiwania za Mateuszem, który utonął wczoraj w rzece Odra i o godzinie 10:05 ciało chłopca zostało odnalezione. Bardzo dziękuję za tę informację. Aspirant sztabowy Bogumił Prostak, Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie. No niestety, bardzo, bardzo złe wiadomości, 14-letni Mateusz, który zaginął podczas kąpieli w Odrze w Zachodniopomorskiem, został dziś rano znaleziony martwy. W tym serwisie to wszystkie informacje. Dziękuję bardzo. Informacje także na naszym portalu TVP Info. Zapraszamy na portal www.tvp.info. A przed nami jeszcze informacje o pogodzie, także będą informacje sportowe. Na sport i wielką piłkę. Chyba państwa nie zaskoczymy tym, że będziemy mówić o dzisiejszym meczu Atletico i Real. Rafał Patera, dzień dobry. Dzień dobry, ja nie jestem zaskoczony. Spodziewałem się, że będziemy mówić przygotowany o Realu i Atletico. Oczywiście. Zresztą wczoraj wieczorem tutaj byłem w Panoramie Dnia. Opowiadałem Danusi Dobrzyńskiej, Jarkowi Kulczyckiemu o tym, co się dzieje. Te ostatnie doniesienia były bardzo ciekawe. Dla nich hitem była kuracja końskim łożyskiem, jakiej poddany został Diego Costa, czyli gwiazda Atletico Madryt. Ale skuteczna. Może brzmieć śmiesznie, ale rzeczywiście okazała się skuteczna. Jeszcze w poniedziałek mówiono, że nie będzie zdolny do gry przez 15 dni, a po trzech już trenował z Ryżyną i pewnie go też dzisiaj w finale Ligi Mistrzów zobaczymy. A ja mam dla was trochę takich świeżych, najświeższych, jakie się da doniesień, wypowiedzi piłkarzy i Realu, i Atletico. Wczoraj wieczorem podczas konferencji prasowych te wypowiedzi zostały udzielone, a ja wam gwarantuję, że to są ostatnie wypowiedzi, jakie się ukazały przed meczem, bo dzisiaj już z nikim ani Real, ani Atletico rozmawiać nie będą chcieli. No to na początek proponuję piłkarzy Realu. Orla decima dla Realu. Tak? O, mają obsesję na punkcie tej decimy, cały czas pokazują, tak? Wiadomo, 10. Puchar Europy bardzo by im się przydał, bo czekają na wielki sukces w europejskim futbolu. 12 lat jak na Real i taki klub, to bardzo dużo. Nic dziwnego, że też gigantyczne premie przeznaczają dla piłkarzy po 400 000 euro i to tak wiecie, netto na rękę będą wypłacali piłkarzom Realu w przypadku sukcesu. A w ogóle, jeśli jesteśmy przy pieniądzach, to warto wspomnieć, że zwycięzca tego finału zainkasuje 10,5 miliona euro. Przegrany też nie będzie stratny, 6,5 miliona. No a przecież trzeba doliczyć te zyski z poprzednich faz jeszcze, czyli tak w sumie zwycięzca pewnie około 40 milionów euro za jedną edycję Ligi Mistrzów zgarnie. Nie najgorzej. Nie najgorzej. Nie. Ale skoro jesteśmy przy zwycięzcy, no to kto nim będzie? A, to jest dobre pytanie. Masz swój typ? Byłem przygotowany na różne pytania, ale odpowiedzi na to pytanie nie znam. Oczywiście będzie pewnie zacięty to pojedynek. Tak naprawdę jest to sezon Atletico i to Atletico już jest zwycięzcą, jeszcze zanim ten finał Ligi Mistrzów się odbędzie. Zwyciężyło, jeśli chodzi o rozgrywki, o Mistrzostwo Hiszpanii. W Lidze Mistrzów błyszczy, jako jedyny zespół w Lidze Mistrzów nie przegrało meczu. Także to jest super wynik i tak. Robert Lewandowski zresztą dla TVP Sport mówił o tym, że no, jednak Atletico ma po swojej stronie ten... Na pewno Atletico ma po swojej stronie, tak, to raz, a po drugie sympatię ludzi, bo zazwyczaj ludzie ściskają kciuki za tymi, którzy są teoretycznie słabsi. Atletico jest teoretycznie słabszym zespołem, no bo to jest zespół ludzi, którzy wyznają taką filozofię ciężkiej pracy, a Real to są, wiecie, billboardy, reklamy, gazety, celebryci, FC Hollywood, krótko mówiąc. No to ja proponuję, żebyśmy od tego Hollywood uciekli i zobaczyli, posłuchali przede wszystkim tych, którzy prezentują taki fajny etos pracy, czyli piłkarzy, trenera Atletico. No to będzie się działo. Jeszcze jeden fajny cytat. Zazwyczaj mówi się, że piłkarze na przykład skoczyliby za trenerem w ogień, a piłkarze Atletico powiedzieli, a dokładnie Thiago, kapitan Atletico, powiedział, że za swoim trenerem Diego Simeone, to oni by skoczyli z mostu. Ciekawe, jak wysoki musi być. Z mostu w ogień. Z mostu w ogień. O, to już jest jeden sygnał. 16:15 TVP Sport to pierwsze studio, a potem już 20:20 w jedynce i grzeje MS z finałem Ligi Mistrzów. Będzie się działo.
Tak to wygląda. To jeszcze zaproszenie właśnie na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Zapraszamy bardzo serdecznie. Sportowe emocje prosto z Lizbony i w TVP. Rafał Patyra, wielkie dzięki. Dziękujemy bardzo. Wracamy za moment. Też jest dobrze. Ja nie narzekam i to jest wszystko sprawnie zorganizowane i sprawnie działa i o to chodzi. Krystyna, a efekt? Co? Już od 6 do 8 czerwca. Krystyna Prońko także w Opolu podczas 51. festiwalu, ale nie tylko w Opolu oczywiście. Bardzo dziękujemy za wizytę. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję. Kłaniam się pięknie. Zapraszamy do Opola. Zapraszamy też do pozostania z TVP Info. Za chwilę kolejny serwis informacyjny, a my się żegnamy w poranku. Widzimy się jutro 5.55. Aleksandra Rosiak. Dziękuję bardzo. Marcin Kowalski. Kłaniamy się. Do zobaczenia. Co kupisz, gdy dojdziesz?